11 Liceum Ogólnokształcące w Krakowie od 10 lat organizuje konkurs informatyczno-historyczny dla gimnazjalistów pod hasłem Różne oblicza Krakowa. Tematyka tegorocznego konkursu dotyczy kabaretów i artystów scen krakowskich. Kabaret to kameralne widowisko satyryczno-humorystyczne, wykonywane przez nieliczną grupę artystów, aktorów, tancerzy, śpiewaków, muzyków i poetów, prezentowane w kawiarniach lub małych salach teatralnych. Demarczyk, ówczesna studentka PWST, dzięki Koniecznemu i Skrzyneckiemu stała się pierwszą po wojnie polską piosenkarką z charyzmą, o której występy zabiegali przedstawiciele światowych agencji. Ten konkurs jest potrzebny, ponieważ pozwala się uczniom wykazać różnymi umiejętnościami. Począwszy od takich umiejętności obsługi nowoczesnych technologii, czyli tworzenia prezentacji multimedialnych. Kolejnym kabaretem jest kabaret Siedem Kotów. Działał on w latach 1946 do 1947 w Krakowie. Najlepsze te małe kino, rozterce i udane. Krakowska życzliwość tu się jeży. Nawet wieża przeciw wieży. Krakowiaczek cija. Krakowiaczek cija, krakowiaczek żwawy. Tylko przemyśliwiam, jak zwiać do Warszawy. Nie wypada pytać o starówkę. Oto przykładowe rozmowy krakusów na ten temat. Przepraszam, gdzie jest starówka? W Warszawie. Kolejną umiejętnością, którą tutaj sprawdzamy, jest umiejętność autoprezentacji i takiego pomysłu na siebie i pomysłu na zaprezentowanie, umiejętność pracy w zespole. Jema Michalika. W 1895 roku Jan Apolinary Michalik założył cukiernię lwowską. Ze względu na jej bliskość do Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Jagiellońskiego była ona miejscem spotkań dla malarzy, poetów i pisarzy. Grzegorz Turnał. Krakowianin, kompozytor i instrumentalista. Jego ulubionym instrumentem był fortepian. Od zawsze związany z Krakowem. W finale konkursu uczniowie mają określony czas. Jest to czas krótki, do 10 minut i muszą wybrać to, co jest najważniejsze, żeby ich praca została doceniona przez jury. Wybór zwycięzcy nie jest trudny, jesteśmy zgodni, bardzo nam się podoba jedna z prezentacji pod względem merytorycznym, sposobu prezentacji. Jest to prezentacja na wysokim poziomie i godna nagrody. Jury jednogłośnie wybrało prezentację Adrianny Łakomej i Mariusza Gosławskiego z gimnazjum w Proszowicach. Gratulujemy! Mam nadzieję, że odkryliście nowe miejsca w Krakowie, że poznaliście artystów, o których być może wcześniej nie wiedzieliście. Taki był cel tego właśnie konkursu. Malarstwo jest taką dziedziną alchemiczną, takim przedziwnym splotem, przedziwnym kwiatem, w którym ważne miejsce zajmują sny. Niejednokrotnie budzę się rano wyrzucony na brzeg dnia z kilkoma pomysłami na obraz. Nos jest taką czeluścią, w której rodzą się światy. Moje obrazy są taką sumą przeróżnych doznań rozproszonych, jakąś wypadkową tego wszystkiego. Malarstwo jest dla mnie czymś szalenie osobistym, związanym zarówno z psychiką, jak i ciałem, czymś żywym, organicznym. Malowanie odczuwam jako takie doświadczanie siebie w otwartości, w dynamizmie, w zmienności, poszerzaniu siebie, przeobrażaniu, ale też wyciszaniu, takim wymazywaniu siebie, usuwaniu się na bok. Malarstwo jest po prostu przygodą. Ja w moim malowaniu poruszam się intuicyjnie, po omacku. Jest to taki dynamiczny proces, w którym nic nie jest z góry przesądzone, nic nie jest ustalone raz na zawsze. Ta żywa tkanka malarska bardzo mocno ujawnia się w samym procesie powstawania obrazu, kiedy to obraz niejako narzuca swoją wolę, mojej woli, z którą przystępowałem do jego malowania i przejmuje ster. Prowadzi mnie sam nie wiem dokąd, tak więc ten rezultat nierzadko jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Zaskoczeniem również są reakcje odbiorców na moje prace, którzy po
potrafią odczytać się na różnych płaszczyznach, na takich, o których w ogóle nie myślałem. Ta otwartość malarstwa i odbioru jest czymś, co mnie fascynuje. Odbiorca jest tutaj takim współtwórcą właściwie obrazu poprzez jego odczyt. Ważne miejsce w moich obrazach na pewno zajmują zwierzęta, które występują tutaj jako takie duchy opiekuńcze lub też są znakiem tej demoniczności i irracjonalności tego świata. W malowaniu poszukuję, jestem gnany gdzieś jakąś siłą, tak jak ten Ulises, przemierzam morza tęsknot i pragnień. Zawsze tak odczuwałem, że ta tęsknota jest tą siłą napędową mojej twórczości. Ona utrzymuje mnie w niepokoju twórczym, podsyca żar i rodzi coraz to nowe obrazy. Te odczucia tęsknoty, rozpacz, poczucie nędzy, absurdalności istnienia, wszystko to połączone też z pięknem świata, które się objawia tu i ówdzie, niezaprzeczalnym pięknem. Wszystko to tworzy taką oszałamiającą fuzję, która rodzi gdzieś we wnętrzu krzyk. I ten krzyk domaga się gdzieś ujścia. W moim przypadku znajduje ten wentyl właśnie w malowaniu.